Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Bardzo mi miło. Dzisiaj po ostatnim kajakowaniu, po przypłynięciu całego jeziora Wigry po 20 km dymania pod silny wiatr i fale, przyszła dla odmiany inna forma aktywnego wypoczynku, czyli kajaki. W ostatnim odcinku przepłynąłem jezioro Wigry. Dzisiaj natomiast będę płynął pierwszym odcinkiem Czarnej Hańczy, tutaj z czerwonego folwarku do wysokiego mostu. Przed nami kilkanaście kilometrów, kilka godzin fajnej zabawy w takich oto okolicznościach przyrody. Także zapraszam Was na kolejny wodny odcinek mojego vloga, na kolejną aktywność. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobało. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, dzisiaj mam bardzo fajnie, dlatego że mam operatora kamery, który jest właśnie z drugiej strony. Jak widzicie, obie ręce mam wolne, mogę się tu obracać. Operator kamery za mną nadąży. Mogę się posmarować. Pamiętajcie, jak płyniecie na kajaki, w ogóle wszelkie sporty wodne, nawet przy lekko pochmurnej pogodzie, oczywiście kremu trzeba użyć. Pamiętacie, jak na Moltalerze zapomniałem kremu, jak wyglądałem. Potem taką skórkę z nosa, tak w całości ściągnąłem po tygodniu. Także warto. Panie operatorze, trzeba tak filmować, żeby głowa była prawie przy górze. A kto jest moim operatorem? Aha, moja córka Zosia. Już wezmę, proszę bardzo. Córka Zosia jest tutaj, gotowa. Dzisiaj będzie operatorem kamery, będzie płynęła na naszym kajaku, którym w ostatnim odcinku płynąłem sam. Dzisiaj będziemy płynąć we dwójkę. Cała ekipa już praktycznie zwodowana i ostatni kajak wypływa. My będziemy ich za chwilę gonić. Już tu zabieramy kamerę, pakuję Zosię i ruszamy za pościg za grupą. Pierwsze kilometry już za nami. Zosia doskonale się tutaj spisuje jako operator kamery, także będzie dużo dodatkowych ujęć, bardzo fajnych. Została też teraz statywem, bo do niej przyczepiłem tą kamerę, do której właśnie rozmawiam, żebym mógł swobodnie jeszcze wiosłować, bo Czarna Hańcza ma to do siebie, że jest, o tak, bardzo zmienna. I przed chwilą na przykład był taki odcinek tak mocno porośnięty, że trzeba było troszeczkę popracować wiosłami, żeby przepchnąć się przez zarośla. Ale to cały urok Czarnej Hańczy. Na pewno tutaj na kanale jest wiele osób, które płynęły tym odcinkiem, w ogóle Czarną Hańczę i wiele różnorodnych odcinków rzek w Polsce przepłynęły. Serdecznie zapraszam do dyskusji, do polecenia. Zapraszam też na moje forum dyskusyjne, gdzie jest wątek o kajakach. W opisie do tego filmu oczywiście zamieszczę link. Ale się robi ładnie. Słuchajcie, kajak, którym płyniemy, jest dwuosobowy. Można płynąć też w pojedynkę. Ma wyporność 180 kg, także dwie osoby dorosłe lub na przykład tak jak ja z Zosią plus bagaż, nie więcej jak 180 kg. Jest pompowany, ma trzy balony, które nas trzymają na wodzie. W burtach po jednym i jako podłogę tutaj kolejny. Pompowanie tego... Pani Zosiu, nie rozmawiamy jak nagrywam. Pompowanie tego pontonu zwykłą pompką, taką, która jest dostarczona z manometrem, bo to jest bardzo ważne, trwa gdzieś około 15 minut. Oporządzenie jeszcze z 5 minut, także nie jest to jakiś duży czas, czy długi czas, który nam zajmuje takie przygotowanie kajaka.
Patrzcie, przyroda wchodzi mi na pokład. No niesamowite. Chyba się zaprzyjaźniliśmy. Ale numer. Młodszy marynarz Zofia już w jednostce pływającej. Była chwila przerwy na uzupełnienie kalorii Zosi, no bo jako operator kamery musi więcej jeść. A tu cała ekipa, proszę bardzo, ładnie płynie. Gdybyście chcieli tak wypoczywać, to polecam Paluch Sport, osoby z okolic Bielska, jeżeli macie dzieci. Młodsze od Zosi, starsze od Zosi, zapraszam. A jeżeli wy byście chcieli ze swoimi pociechami, obojętnie z jakiego miejsca, pojechać z nami na jakikolwiek wyjazd sportowy, właśnie na takie kajaki, w zimie na narty, na rowery, to paluchsport.pl, link zostawię poniżej. Tam możecie znaleźć informacje na temat wypoczynku. Zbieram się już i cała grupa nam odpływa i ruszamy dalej. Za chwilę powinien być jakiś moment oddechu. My co prawda ten moment mieliśmy teraz, ale jako że już jesteśmy ostatni, będziemy znowu nadganiać. Ja mam gotową kamerę. Zosi dałem na chwilę wiosło. Chwilę mam odpoczynku. Jeszcze wiosłuj, proszę, kieruj prawym. Ale nie mocz tak. Prawym. Zosia, prawym. Jejku, zaraz dostanę w głowę tym wiosłem. Nie tak głęboko, Zosia. Nie, o tak, bardzo dobrze. Zosia sobie... No dawaj, bo wpłyniemy w szuwary. Zosia, chyba będę musiał podjąć interwencję. No, prawym mocno, nie tak głęboko wiosło. 3/4 wiosła się, o tak. Bardzo dobrze. I teraz drugie. Dobra, podejmuję interwencję. Kamera w gotowości, bo gdzieś tutaj czapla wylądowała na prawym brzegu. Będzie co oglądać. Jeszcze raz trochę reklamy. Gdybyście chcieli tak spędzać czas z waszymi dziećmi, to serdecznie polecam szkołę Paluch Sport. To dla tych, co są z okolic Bielska. Albo jeżeli ktoś jest z dowolnego miejsca w naszym kraju, to zapraszam na wspólne wyjazdy. Teraz jesteśmy tutaj. Za miesiąc będziemy w Alpach na wyjeździe rowerowym. Później już pewnie zima, obóz sportowy, narciarski. Taki rodzinny. Z tego co pamiętam, to jedziemy do Trentino. Gdzie? San Pellegrino, piękna przełęcz, po drugiej stronie Falcade. Przepiękny ośrodek narciarski z dostępem oczywiście do Sella Rondy. Także jeżeli ktoś ma ochotę, to bardzo chętnie zapraszam na wspólne wyjazdy rodzinne. A jest szansa, że ja też tam będę, także będzie można się spotkać, porozmawiać. Bardzo chętnie bym was poznał. Jakieś niewiasty mnie tu ganiają po tym rżysku, ściernisku, ała moje nogi. Słuchajcie, napiszcie proszę, czy spędzacie w ten sposób czas, czy pływacie na kajakach, czy płynęliście czarną hańczą, jakie inne ciekawe miejsca polecacie na spływy. Być może się gdzieś też wybiorę. Może jeszcze w tym roku. Tutaj taka informacja, jest punkt poboru opłat za korzystanie, gorąco, z tutejszego parku.
Tak, kontrola graniczna właśnie. Już wam powiem, ile kosztuje taka przyjemność. W związku z tym, że cała grupa wypożyczała kajaki i miała tam opłatę uiszczoną, ja nie takiej opłaty nie miałem uiszczonej, więc musiałem zapłacić za Zosię 3 zł, za siebie 6 zł. Także tego typu opłaty są. Pani bardzo miła. Przyjęła opłatę. Można nawet w takim miejscu jak tutaj, jak widzicie, w środku lasu płacić kartą zbliżeniową. Jeżeli ktoś by miał kartę przy sobie, to może zapłacić, jak nie będzie miał gotówki. I jeszcze, jak już jestem przy kamerze, jak już mam włączoną, to powiem wam, że jestem trochę zdziwiony, zaskoczony trochę, że mało tych jagodzianek jest po drodze. Były jedna pani z jagodziankami na samym początku i potem była jedna pani, która sprzedawała takie wyroby domowe, jakieś przetwory, sprzedawała miód i tak dalej. I to wszystko na całej trasie. Więc jestem trochę zaskoczony, bo oboje z Zośką mamy ochotę na takie pyszne, domowe jagodzianki. Może się jeszcze gdzieś tam trafi. Kolejny postój, tak już przed końcem. Dzisiaj się tak trochę ślimaczymy, bo mamy sporo czasu. W pensjonacie zarezerwowaliśmy sobie, zrezygnowaliśmy z obiadu na rzecz obiadu kolacji. Bo taki wypas tutaj jest na takim wyjeździe, że mamy śniadanie, obiad i kolację. A dzisiaj jest obiad, kolacja, więc mamy jeszcze sporo czasu. A tu jagodzianki. Jagodzianki, więc będziemy wcinać. Zoska już stoi w kolejce. Jagodzianki tu są słynne. Natomiast najlepsze jagodzianki to osoby, które oglądały mój pierwszy odcinek z Wigier na rowerach. Tam chyba mówiłem o tym. Są przy klasztorze w Wigrach i ja postaram się tam jeszcze pojechać i pokazać wam dokładnie, w którym miejscu i jakie rodzaje są, ale są takie, szczególnie jagodzianka rabarbarowa. To tak, naprawdę pyszne. I o różnych smakach są. Co tam jest? Nareszcie jagodzianki. Pychotka. To tak przepłynąć tutaj czarną hańczą i nie spróbować, to grzech. To niezaliczona czarna hańcza. Ale śniadankowo, powiem wam. Pogoda dzisiaj bardzo dopisuje, nawet troszeczkę za bardzo. Miało być chłodniej, a zrobiło się ciepło. Wiatru, taki delikatny jest wiaterek. Także uzupełnienie kalorii w trakcie aktywnego wypoczynku. Ale tak, trzeba. Przede mną, a właściwie za mną, bo przede mną płynąc kajakiem, a teraz za mną za kole czarnej hańczy będę skręcał w prawo i płynął w kierunku Wysokiego Mostu. Natomiast dla dziennikarskiego, czy youtuberskiego obowiązku powiem, gdzie jestem. Jestem w pobliżu miejscowości Buda Ruska. Nomen omen, tu jest szkoła za kole. Wróć szkoła, wypożyczalnia kajaków Zakole, czyli pewnie związana z tym Zakolem czarnej hańczy, która tutaj jest. Miejsce fajne, ciekawe do tego, żeby tutaj odpocząć. Dużo miejsca, jest cień, jest się gdzie wykąpać, ponieważ jest tutaj dosyć głęboka woda. Bardzo czysto, bardzo fajnie, można nawet popływać, jakby ktoś chciał. Także fajne miejsce, polecam wam na krótką przerwę, czy dłuższą przerwę. Tu jest nawet jakieś grillowisko. Są miejsca nawet zadaszone, gdyby, nie wiem, padało czy coś takiego, można się schronić, a przede wszystkim można się schronić przed słońcem. Tutaj też jest cień, także gorąco to miejsce polecam. Pływanie zakończone. Jestem już u siebie w pensjonacie. Jako że przewoziłem świeżo wyjęty ponton z wody, to teraz jeszcze raz go pompuję. Przy pomocy takiego ustrojstwa, świetna pompka do słupów,
Nazywa się Substar Pomp. Polecam Wam, ponieważ możemy tu uzyskać ciśnienie 20 PSI, a do takich rzeczy, czyli do pontonów, do kajaków, jest genialną sprawę, dlatego że pamiętajcie, że ciśnienie zarówno w deskach, zarówno w kajakach i pontonach dmuchanych musi być zgodne z tym, co zaleca producent, bo choćby na takim słońcu jak dzisiaj powietrze się rozszerza, więc burty się naprawdę naprężają bardzo mocno i jeżeli przesadzicie z powietrzem, pompując na przykład pompką bez manometru, no to może Wam rozsadzić wasz środek pływający, Waszą jednostkę pływającą. Także o tym pamiętajcie. I to w gruncie rzeczy tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że ujęcia Zosi były w miarę stabilne i że dzięki temu przynajmniej mogłem sklecić tego vloga, bo samemu by było troszeczkę trudniej. Także dziękuję, zapraszam do następnego. Jeżeli Wam się podobało, to wiadomo, co trzeba. Polecam subskrypcję kanału, żebyście wiedzieli o następnych moich, dostawali informacje o następnych moich vlogach. I co? Widzimy się już chyba na rowerze tutaj z Wigier. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.